Serdecznie witamy wszystkich hodowców. No, przyjechaliśmy tutaj do kolegi Roberta Grochowskiego. Kolega Robert Grochowski tutaj mieszka w Urbanowicach, a jest oficjalnym dystrybutorem tutaj gołębi Andrasa Drapy na Polskę. Te gołębie do nas właśnie dzięki tutaj Robertowi, który z Andrasem współpracujesz chyba ponad 8 czy 10 lat, tak? No, 11. Przepraszam, bo to było 2008 chyba, 8 czy 9 rok, co pierwsze aukcje robiłeś dla Andrasa jeszcze tam w Katolowicach, w Sosnowcu, dokładnie w hali. Tutaj teraz te gołębie już od kilku lat nie robimy, to chyba dwie tylko były, większość sprzedajemy przez internet, a formuła się nam lepiej sprawdza, dużo większe zainteresowanie jest, do większej ilości hodowców jesteśmy trafić, a mamy tutaj kolejne gołębie od Andrasa Drapy, one są tutaj, Robert je tutaj trzyma, zobaczmy, są bardzo dobre warunki, on ma takie piękną tutaj okolice, o zobaczmy, tam jest nawet stawek, tam są, jak się nazywa, rybki jakieś pływające. Natomiast tutaj mamy jeszcze gołębie Andrasa Drapy z rocznika 2020, które będą u nas na aukcjach sukcesywnie wystawiane, tak? Jakie są plany wobec tych gołębi? Witam bardzo serdecznie. Tak jak Krzysztof powiedział, no widzimy tutaj gołębie od Andrasa. Zostało ich zaledwie kilkanaście sztuk. Ja tu widzę kilkadziesiąt, jeszcze jest 30-40. Nie. Tak. Nie? Mi się myli? Nie. Czy są jakieś inne? A nie, to są te, co są wystawione już pewnie. Troszeczkę ponad 20. Część jeszcze gołębi nieodebranych z poprzedniej aukcji. Wystawimy te gołębie oczywiście jak zwykle na aukcję u Krzyśka i to będzie w tym roku końcówka. Wszystko. Ale przyszły rok jest przed nami. Kolega Andras, ty jest teraz akurat chyba w Dubaju. Tak. Cwaniak, tak, kurczę, jeździ, tam jest cieplutko, nie tak jak tutaj chłodno, ale zobaczmy te gołębie. Weź pokaż może robię takiegoś, bo one są naprawdę w pięknej kondycji. Widzę upierzenie doskonałe takie, no. To gołębie siedzą praktycznie cały czas tu na dworzu. Ale tam widzę, mogą sobie wchodzić do środka. O! No, ale tutaj ładnie, naprawdę pięknie, pięknie utrzymane są. Gołębie siedzą przez cały dzień na zewnątrz, w takiej zewnętrznej wolierze. Oczywiście mogą wchodzić do środka, ale robią to niechętnie, więc... Ale upierzenie mają naprawdę piękne. Tu one są od ciebie tutaj już dość dłuższy okres czasu. Zawsze... Tak. One zostały przywiezione. Zawsze przywozimy gołębie w lecie z tego powodu, że czuję taką potrzebę, żeby te gołębie po prostu były tutaj przez dłuższy czas. Przeze mnie są wypielęgnowane, powiedzmy doprowadzone do takiej formy, żeby mogły ładnie na aukcjach reprezentować hodowlę Andrasa Drapy. Żeby mogły być przekazane do innych hodowli. I nie wstydzi się nikt za stan zdrowia, czy za stan upierzenia, za po prostu wygląd i kondycję gołębi. A jeszcze powiedzmy, bo Andras Drapa te gołębie tutaj kiedy przeznacza, to nie są żadne tak jakieś, jak ktoś myśli do Polski, że jakieś odpady, to są, jak widzimy, z normalnych linii. Co roku wygląda to tak, że poświęcamy jeden cały dzień na wybranie tych gołębi. Ja zazwyczaj w miesiącu lipcu jadę tam od rana, poświęcamy caluteńki dzień na wyselekcjonowanie tych gołębi. Powiedzmy, że tych gołębi zawsze jest około 200-250 i z tych gołębi wybieramy 60-70 sztuk, które są przeznaczone do Polski. Przeznaczamy na to cały dzień, gołębie są dokładnie przeglądnięte, wybrane, także ja przywożąc te gołębie do Polski mam taką wewnętrzne przekonanie, że te gołębie są naprawdę fajne, wyselekcjonowane, ładnie zbudowane, że są to po prostu dobre gołębie, za które nikt się nie będzie musiał wstydzić. I druga rzecz, jest też zawsze przygotowana bardzo dobrze dokumentacja do nich, bo zobaczymy, tam jest i zdjęcie takie ładne zrobione. I to te gołębie akurat na tych zdjęciach, tak jak widzimy, się nie różnią od tych rzeczywistych, bo często się zdarza, że hodowcy po prostu, no prawda jest taka, cyfrowo jesteśmy w stanie dużo rzeczy obrobić, ale te tutaj naprawdę, proszę mi wierzyć, zobaczmy, naprawdę one piękne tutaj są naprawdę wyglądające. Także bardzo dziękujemy, zachęcamy wszystkich do zapoznania się tutaj z aukcjami Andrasa Drapy i tymi, które jeszcze trwają, które będziemy mieli i w przyszłości, w latach następnych. Dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot. Pozdrawiam, do widzenia.